Jesteśmy matkami, jesteśmy żonami, jesteśmy gospodyniami, pracujemy w różnych zawodach. Kobiety, które modlą się różańcem, są wyciszone, stonowane, łagodne, pełne empatii. To, co mogę robić, to się modlić i to jest mój sposób na radzenie sobie z życiem, ze sobą. Razem odważnie wychodzimy na ulicę i razem się modlimy we wspólnocie. Modlimy się za nasze dzieci, za nasze rodziny, za cały nasz kraj, za to, żeby świat się jakoś toczył dalej dobrze, no, żeby Panu Bogu wynagrodzić, żeby Maryi wynagrodzić te wszystkie rzeczy, które się dzieją straszne na świecie. Czuję wsparcie, czuję grupę, czuję to, że mogę coś zrobić, nie czuję bezsilności, bezradności. Zachowaj nas od ognia piekielnego. W grupie czuję siłę i to jest coś, co mi daje dumę, taką wartość samą w sobie. Ja jestem dumną kobietą, Polką, matką. Po prostu się spotykamy.